Jak wzniecić pożądanie i pogłębić więź seksualną w związkach, które wyszły już z pierwszej fazy miłości, czyli erotycznego oszołomienia i gorączki miłości? Opowiem dziś Wam o bardzo ciekawej metodzie, o której wyczytałam w świetnej książce Namiętne małżeństwo, miłość, seks i bliskość w stałych związkach Davida Schnarcha, który jest seksuologiem, psychologiem klinicznym i terapeutą par. Jak się przekonacie? Aż się pewnie nawet zdziwicie. Ta metoda jest bardzo prosta i zaskakująco prosta. Zanim zdradzę, jaka to metoda, zatrzymajmy się na chwilę na kluczowym, według autora, zjawisku tak zwanego zróżnicowania, który jest kluczem do intymnej relacji i drogą do satysfakcjonującego, pełnego namiętności i miłości seksu. Czym jest zróżnicowanie? Zróżnicowanie to zdolność do pozostania w bliskim kontakcie z drugą osobą bez tracenia swojej tożsamości. Zdolność do kierowania samym sobą bez uzależniania się od partnera, tego co o nas myśli, tego jak nas postrzega. Może lepiej to zrozumiecie, jeżeli podam Wam przykłady niezróżnicowanych par. To para, w której gdy jedno jest niespokojne, drugie zaraz ten niepokój przyjmuje. To sytuacja, w której zła mina lub złe słowo partnera może momentalnie popsuć dobry humor partnerki. To też zafiksowanie się na tak zwanej wspólnocie przeżyć, oczekiwanie, że partner będzie podzielał nasz zachwyt. Przykładowo żona mówi, och, narodziny naszego dziecka były najpiękniejszym momentem w naszym życiu, prawda? Co? Dla ciebie nie? To są też teksty w stylu, muszę wiedzieć, że nie ocenisz źle tego, co teraz powiem. Czyli brak odwagi do wyrażania własnego zdania, to też postawa w stylu oczekuję, że będziesz mnie wzmacniał i wspierał, chcę się czuć przy tobie bezpieczna. Czyli pewnego rodzaju powrót do dzieciństwa, w której partner jest niczym rodzic, który ma zaspokoić nasze wszystkie potrzeby i właśnie sprawić, że będziemy czuli się bezpiecznie, zaopiekowani itd. Co to ma wspólnego z seksem, być może spytacie? Ano wiele, bo jak wskazuje autor David Schnarch, który jest seksuologiem, pary, które nie są zróżnicowane, tracą w pewnym momencie ochotę na seks, nie pożądają siebie nawzajem, no bo wiecie, jak pożądać swojego własnego emocjonalnego bliźniaka syjamskiego? W momencie, jeżeli chcemy dzielić z partnerem wszystko, wspólnotę przeżyć, emocji, doświadczeń, mieć wspólne zdanie, to tak jakby tworzymy jedność. Jak się zróżnicować i tym samym odzyskać ochotę na seks? W końcu mogę przejść do tej metody, o której wspomniałam na początku. Metodą, którą proponuje David Schnarch, jest tak zwane przytulanie aż do rozluźnienia, po angielsku hugging till relaxed, który jest instrumentem do pogłębiania naszego zróżnicowania, czyli zdolności do zachowania własnego ja w sytuacji bliskiej więzi z partnerem. Streścić tę metodę można następująco. Stań pewnie na dwóch nogach, ramionami obejmij partnerkę i skup się na sobie. Nawiąż kontakt z własnym ja. Wycisz się wewnętrznie, najgłębiej jak umiesz. Załóż, że najlepiej, żebyście przytulali się co najmniej 10 minut, co może być początkowo trudne. Podczas tego przytulania obserwuj, co czujesz, co myślisz, co przelatuje przez twoją głowę. To otwiera naprawdę duże pole do obserwacji. Przykładowo, czy podczas przytulania czujesz duży lęk i niepokój i chcesz jak najszybciej wyzwolić się z tej sytuacji? Czy gdy zaczynasz się chwiać, oczekujesz, że partner cię złapie i będzie cię wspierać? Czy polegasz na stabilności partnera? Czy czujesz, że stoisz pewnie na własnych nogach? Czy potrafisz samodzielnie oddychać bez synchronizowania oddechu z partnerem? Czy masz poczucie lęku przed przytulaniem się do partnera, bo mu nie ufasz? Obawiasz się na przykład, że mimo że umówiliście się, że będziecie się tylko przytulać, on zacznie przekraczać pewne granice, na przykład obmacywać cię, a ty nie będziesz potrafiła powiedzieć stop?
Czy czując, że partner chce wyswobodzić się z Twoich objęć, masz ochotę zatrzymać go? Czy masz ochotę trzymać się kurczowo partnera? Czy masz poczucie, że to zawsze Ty inicjujesz przytulanie, tak jakbyś musiał, musiała chcieć za dwoje? Czy czujesz, że musisz pozostawać w objęciach partnera, bo w przeciwnym razie będzie na Ciebie zły lub zawiedziony lub smutny? Czy potrafisz skorygować pozycję przytulenia, gdy jest Ci niewygodnie? A może wprost przeciwnie, trwasz w tym przytulaniu, mimo że czujesz dyskomfort? Czy gdy czujesz, że partner wierci się i jest mu niewygodnie, odbierasz to jako odrzucenie Cię i nachodzi Cię myśl, że źle mu z Tobą? Czy gdy tak czujesz, sama chcesz szybko wyswobodzić się z objęć i uciąć kontakt? Zauważcie, że w tych wszystkich pytaniach, które sama opracowałam, czytając oczywiście książkę Davida, można znaleźć naprawdę świetną analogię do naszego życia we związku, tego jak postrzegamy partnera, czego od niego oczekujemy, czego się boimy, jakie mamy przekonania. Czy właśnie chcemy, żeby nas wspierał, trzymał, czy chcemy na nim polegać, czy robimy coś wbrew sobie i tak dalej, i tak dalej. No, moim zdaniem naprawdę rzecz warta refleksji. Co ma metoda przytulania aż do rozluźnienia, do seksu? Być może zastanawia się część z Was. Ona ma dużo, dlatego że rozróżnianie, o którym wspomniałam na początku, to jest zdolność do samodzielnego stania na własnych nogach. Zarówno tych fizycznych, jak i emocjonalnych, i psychicznych. Ale co ważne, gdy partnerzy są ze sobą blisko. Bo wiecie, nie sztuką jest być niezależnym, gdy się nie jest w żadnym kontakcie, czy to fizycznym, czy emocjonalnym, czy psychicznym, czy duchowym i tak dalej, z partnerem. I ta metoda, która od razu mówię, nie przyniesie owoców już po jednym razie. Nie, ona nawet może trwać wiele tygodni, ale zobaczycie, przekonacie się, że przy każdym przytulaniu będą przez Waszą głowę przechodzić bardzo duże różne myśli i to jest pole do obserwacji. Wbrew pozorom, ta metoda nie jest prosta. I dla wielu z nas zachęta zrelaksuj się i odpuść sobie jest tak naprawdę ogromną trudnością, dlatego że często zdarza się tak, że nasze osobiste historie, na przykład z dzieciństwa lub z jakiejś młodości, pokazywały nam, że odpuszczanie sobie prowadziło do jakiejś katastrofy i dlatego ta perspektywa wielu z nas napawa niepokojem i lękiem. Jednak jak radzi David i swoim czytelnikom, i swoim pacjentom, warto jest, nawet jeżeli czujemy ten dyskomfort podczas tego przytulania, które pamiętajmy, ma nie trwać minutę, dwie, bo tyle to każdy z nas wytrzyma, ono ma trwać co najmniej 10 minut, a jak się da, to jeszcze nawet dłużej, to jeżeli czujemy ten dyskomfort, to on radzi, żeby zanim szybko zechcemy wyrwać się z tego przytulania, czyli po prostu odciąć od tych trudnych emocji i tej części w sobie, której jakoś nie rozumiemy albo nie chcemy zgłębić, to on radzi, żebyśmy przemówili do siebie niczym do przyjaciela, mówiąc na przykład, to tylko przytulanie. A ja zachowuję się tak, jakby od tego zależały losy świata. Jeśli faktycznie nie mam ochoty się przytulać, choć rozumiem wartość tego gestu, nie muszę. Jeśli jednak zależy mi na efektach, warto, żebym przestał użalać się nad sobą i żebym wziął byka za rogi. Oczywiście nie róbcie na siebie presji. Spokojnie, dochodźcie do tego pierwsze, drugie, trzecie przytulanie, nic na siłę, ale obserwujcie, co się z Wami dzieje, co się dzieje z Waszymi ciałami i z Waszymi głowami. Ta metoda wcale nie musi być stosowana tylko w parach, które mają jakieś problemy albo które są właśnie niezróżnicowane. Nie, to jest świetna metoda ogólnie na życie. Na przykład David Schnarch mówi, że czasami z żoną po prostu sobie przytulają się przez 10 minut i to robi lepszą robotę niż dwa drinki. Jestem bardzo ciekawa, co o tym sądzicie, a teraz chciałabym Was serdecznie zaprosić na inny kanał. Kanał, który się nazywa W łóżku. Rozmowy dopasowane. I tak się składa, że zostałam zaproszona do tego, żeby wystąpić w jednym odcinku. Odcinku, który porównuje, jak wygląda seks na początku związku do tego, jak wygląda seks już w tym długotrwałym związku. Gospodynią
kanału jest Bianka Beata Kotoro, która jest psychoseksuolożką i w bardzo ciekawy sposób oprowadza na kanale widza po najróżniejszych tematach związanych ze związkiem i z życiem seksualnym pary. Na przykład tydzień temu był odcinek poświęcony zdradzie, dzisiaj odcinek z moim udziałem. Serdecznie Was zapraszam do subskrypcji tamtego kanału i oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Nie żałujcie i tam, i tu łapek w górę, komentarzy. I cóż, link oczywiście znajdzie się w opisie do filmu. I cóż, zapraszam na następne odcinki i do zobaczenia wkrótce. Pa!